Dzień czternasty Miłowice Idę lekko na południe Czyli nie tak, jak sobie założyłem Jest gorąco W czasie rozmowy z księdzem w Kępnie dowiedziałem się, że w Miłowicach jest proboszcz, który do Santiago chodził i to nie raz Wiele się nie zastanawiałem Trochę muszę nadłożyć drogi, ale co tam? Nocleg, nocleg Zadzwoniłem do tych miłowic. Zgodnie z przewidywaniem, ksiądz się zgodził więc idę. Przy drodze rosną kwiaty. W gęstej, wysokiej trawie ślady błękitu i fioletu. Pochylam się patrzę. Habry. Ale tak naprawdę to nie habry to po prostu kolejny cud natury. Tak można uważać, że natury zresztą czy na pewnym poziomie Bóg i natura to nie to samo? Czy to ma znaczenie? Myślę, że nie ma. To znaczy, wcale nie myślę. Patrzę tak, pochylony, na te małe cuda rozpościerające swoje niebieskie płatki wśród zielonych źdźbeł trawy. Wyciągam komórkę, robię zdjęcie. Niczego konkretnego ono nie dokumentuje poza moim chwilowym, durnowatym zachwytem. Czy aby z wiekiem nie tracimy tej zdolności? Do cielęcego zachwytu. Do dziwowania się. Do zapatrzenia się. Do cieszenia się. Wszystko staje się znane. Wszystko już widzieliśmy. Wszystko już wiemy. Taki stan to śmierć. Taki stan to ból. Taki stan to ciemny pokój, do którego nie wpada żadne światło. Dlatego idę. Żeby wyjść. Z takiego stanu. I teraz bezmyślnie się gapie na te kwiaty. Obok habrów na cienkiej łodydze wysypują się w przestrzeń małe płatki żółcieni. Nie wiem, co to za kwiat. Nie znam jego nazwy. Tak jest czasem lepiej. Gdy czegoś nie nazywamy, to jakby tego nie posiadamy. Nie doświadczamy wtedy nazwy wszystkich wcześniejszych doświadczeń budzonych tą nazwą w naszej świadomości. Ale samej rzeczy. Tu I teraz twarzą w twarz. Uśmiecham się. Spoglądam na buty. Niestety, siadam i zdejmuję je. W poszyciu prawego wyraźna dziura. Matko, święta. To przecież dopiero dwa tygodnie, jak ja dojdę do Santiago. Oglądam uszkodzenie. Jest na górnej krawędzi cholewki. Nie groźne. Chyba, że but zacznie się rozpadać. Co wtedy? Co wtedy? Krzyczy jakiś głos w mojej podświadomości, który zostawiam na boku. Staję się zmęczeniem. Trasa do Miłowic wiedzie bocznymi drogami, dróżkami. Nie ma samochodów. Jest dużo przyrody i pustki. Ta pustka stopniowo coraz bardziej mi dokucza. Coraz bardziej dokucza mi niemożność porozmawiania z kimś. Obojętnie o czym. Dobrze, że wieczorem trafiam gdzieś, gdzie mam taką możliwość. Wyciągam telefon. Ciągle nie wiem, gdzie i jak będę nocował w Oleśnicy. Dzwoniłem wczoraj do jednej z dwóch parafii. Wyglądało to mniej więcej tak. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Proszę księdza, w ramach ruchu pielgrzymkowego dróg Świętego Jakuba, koordynowanego w Lublinie przez klasztor dominikanów, idę z pielgrzymką z Lublina do Santiago de Compostela. Czy mógłbym przy parafii przenocować jutro? Może być na podłodze, obojętnie gdzie. Kancelaria czynna od 10 do 12. Kutwa, myślę sobie. Dziękuję. Odpowiadam z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dzwonię, jest. Zgłasza się kancelaria. Chyba kancelaria, numer w końcu ten sam. Szczęść Boże w ramach nadaje swój wyuczony tekst. Nie mamy miejsc. No to załatwiłem. Yy, to do widzenia. Jedna możliwość mniej. W sumie przyjęcia są na poziomie 50%, więc jest szansa, że w drugiej parafii jednak da się załatwić ten nocleg. Niestety nikt nie odbiera. Czas dalej w drogę. Przede mną las. Znowu las. Kocham las. Kocham i nie lubię, bo w lesie się nie można zatrzymać. To znaczy można, ale ja się nie lubię w nim zatrzymywać. Ciężko znaleźć kawałek równej trawy. Całe mnóstwo małych owadów pragnie natychmiast się zaprzyjaźnić. W tym przypadku nie jestem towarzyski. Brnę przez las. Pięknie jest. Ciężko. Zapadam się trochę w gruntowej drodze. Noga tańczy to w jedną, to w drugą stronę na nierównościach. Drzewa pochylają się nade mną, tworząc na powierzchni drogi mozaikę światła i cienia. Gdy docieram na drugi skraj lasu, padam ze zmęczenia. Jakaś strażnica służby leśnej. Nie wyznaje się. Nikogo nie ma w niewielkich zabudowaniach. Kładę się na trawie, zamykam oczy. Rondem kapelusza zasłania oczy przed słońcem. Miałem zadzwonić do drugiej parafii. Wyciągam zeszyt, odczytuję numer. Przykładam mucho. Czekam. Szczęść Boże, szczęść Boże, odpowiada mi kobiecy głos. Mówię, że jestem pielgrzymem. Skąd idę i dokąd idę? To bardzo pięknie. Dobrze jest, myślę. Więc, y, czy mógłbym jakoś przenocować jutro przy parafii? No, nie ma księdza proboszcza. Proszę jeszcze raz spróbować ja nic nie mogę obiecać. żegnam się. Nie jest łatwo trafić na księdza proboszcza. W każdej parafii to władza. Gdy próbuję wstać, prawą nogę przeszywa ból. Krzywię się i kule. Siadam jeszcze raz. Gimnastykuję staw. Nie dam rady w tych butach. Muszę je zmienić na lżejsze. Zakładam przewiewne, lekkie buty. To zapasowa para. Wstaję raz jeszcze. Jest ciężko. Idę powoli, krzywiąc się. Ból zamiast ustępować, potężnieje. Jasna cholera. Kurwa mać! Wyrywa się z moich ust. Jestem wściekły. Wściekły i przestraszony. Wokół mnie jest płasko, płasko po horyzont, żadnych nachyleń czy wzniesień. Daleko przede mną wieża kościoła. Idę z tym bólem w jego kierunku. Modlę się, ale chyba sam do siebie, żebym jakoś doszedł. To tak niedaleko, jakieś cztery kilometry. Czas zaczyna się wydłużać. Mija godzina. Przede mną nadal wieża kościoła, w kierunku której zmierzam. Czy ja w ogóle do niej dojdę? Boże, jak mnie boli, jak strasznie mnie to wkurza. Wybuchowa mieszanka wściekłości i rozpaczy zaczyna się gotować gdzieś głęboko we mnie. Jestem tylko stawianiem kroków jeden i jeszcze jeden. Idę w tempie dwa kilometry na godzinę, optymistycznie licząc. Nigdzie nie idę. Wlokę się. Przesuwam, jak żółw, po wąskiej, bocznej, asfaltowej drodze. Chce mi się krzyczeć. Krzyczeć z wściekłości, to tak, to tak ma się zakończyć moja pielgrzymka? Nie mogę nic zrobić, tylko powoli, powoli iść dalej. Pieprzony ból. Pieprzona noga. Spływam potem i bólem. Kilometry nagle wydają się być zrobione z gumy do rzucia. Jak długo to jeszcze potrwa? Dwa, jeszcze dwa, najdalsze dwa kilometry. Po godzinie docieram do kościoła. Wokół niego widzę kobiety, które porządkują otoczenie. Zamiatają, sprzątają. Jakaś uroczystość będzie? Jedna z nich na mój widok podchodzi i mnie wita. Dzień dobry! Dzień dobry. Ksiądz powiedział, że pan przyjdzie. A skąd pani wie, że to ja? No, żachnęła się. Poznałam. Poznałam pielgrzyma, dodaje. Ksiądz gdzieś wyjechał, więc rozsiadam się w oczekiwaniu. Czas mija szybko. Kościół w cudnym otoczeniu, wszędzie zieleń, jakieś pomniki, kapliczki. Wyciągam obolałą nogę. Pojawia się gospodarz. Zapraszam. Prowadzi mnie po schodkach na plebanie. To się czuje. To się po prostu czuje. Nie wiem jak to nazwać, ale gdy pielgrzym spotyka pielgrzyma, to w powietrzu coś się czuje. Pewien rodzaj serdeczności, wspólnoty, zrozumienia. Ksiądz Jurek jest chyba najbardziej doświadczonym pielgrzymem w Polsce. Przeszedł kamino wszystkimi prawie drogami francuską, portugalską, północną, przez centralną Hiszpanię. Był tam nawet na rowerze. Rozmawiamy jak przyjaciele. Dostaje prysznic. Prysznic najważniejszy! człowiek od razu zdrowszy! uzasadnia ksiądz Jerzy. Ja tak tego nie odbieram. Choć faktycznie ciało oddycha i jest przyjemniej. Rozmawiamy o tym, jak to jest w Hiszpanii. Dołącza do nas jedna z kobiet. To którędy pan zamierza iść do Santiago? No właśnie się waham, odpowiadam. Ciągle nie mogę się zdecydować, czy Camino Frances podaje nazwę najwygodniejszego i najbardziej uczęszczonego szlaku, czy Camino del Norte. Bardzo chciałbym iść Camino del Norte, ale trochę się boję, sam nie wiem. Ksiądz kiwa głową. Del Norte jest trudne. 500 metrów w górę, 500 metrów w dół i tak na zmianę, do poziomu morza i znów w górę. Można sobie zrobić krzywdę. Ciężko jest. Rozmawiamy o mnóstwie szczegółów. Wszystko jest dla mnie ważne. Chłonę wiedzę i doświadczenie księdza. A, ma pan muszle? Słyszę pytanie. No, nie mam. Zaraz panu znajdę. Ksiądz wstaje i rusza w stronę pobliskiego regału. Nie, nie potrzeba, chcę powiedzieć. To znaczy taka myśl, chęć się we mnie pojawia, ale odpuszczam. Zaciskam na chwilę zęby. Jak to nie potrzeba? Przecież potrzeba. Chwilę później mam w dłoniach muszlę. Jest na niej krzyż i napis Santiago RDC. Prawdziwą muszlę z Hiszpanii. Kurde, coś się we mnie cieszy. A kubek pan ma? No, mam. Taki plastikowy. Niech pan zaczeka, zaraz poszukam. Nie, nie. Tym razem oponuję. Kupię sobie w sklepie w Oleśnicy, we Wrocławiu gdzieś kupię. Przynajmniej tak sobie mówię. Nie chcę obciążać księdza swoją osobą. W końcu i tak dostaję wiele. Moje wymawianie się nie jest brane na poważnie. Porządny, podróżniczy kubek pojawia się przede mną na stole. Metalowy w środku, w plastikowej czerwonej osłonce na zewnątrz. Solidny. Dziękuję. Jedzenie jest pyszne. Wychodzimy pozwiedzać w ogrodzie przy kościele naturalnej wielkości pomnik naszego papieża. Nasz papież. Jak to brzmi? Ale właśnie chyba tak o nim będziemy myśleć już zawsze. Przynajmniej ci, co mieli okazję go spotkać. Jak blisko go spotkałem? Najpierw jak miliony innych. Na wielkich spotkaniach w oceanie ludzi, który spływał do miejsc, gdzie się pojawiał. Potem raz, jeden raz byłem tak blisko na wyciągnięcie ręki. Stałem, trzymając fotel, na którym siedział. Inaczej się nie da. Nie da się inaczej powiedzieć, jak tylko nasz, nasz papież. Potem było dużo połajań, że Polacy go kochają, ale nie słuchają, że to źle, że tak być nie powinno. Nie wiem, czy nie powinno. Tak w sumie często jest. Ale to dobrze, dobrze, że kochają. Dobrze, że kochali, bo to jest pierwsze, wie to każdy człowiek. Bo do miłości jesteśmy stworzeni tej górnolotnej i tej bardziej prozaicznej, ocierającej się o przyjaźń i sympatię. Dalej stoi pomnik Jakuba tego starszego. Jakubów było bowiem dwóch obaj byli apostołami ten starszy, albo większy, jak go czasem nazywają, był synem Zebedeusza i bratem Jana, autora czwartej Ewangelii. To właśnie on jest ponoć pochowany w Santiago ponoć. Bo tak naprawdę. Nie jest to sprawa całkiem pewna. Ale czy to ma znaczenie? Dla mnie nie ma. Dla setek i tysięcy pielgrzymów chyba też nie. Chodzę z wyraźnym trudem, choć staram się nie dać tego po sobie poznać. Tu jest naprawdę pięknie. Na koniec ksiądz prowadzi mnie do miejsca noclegu. To sala położona w piwnicy. Katechetyczna. Są ławki krzesła i rozłożone łóżko polowe, na nim materac i koc. Metro łóżka stoją dwie figury. Jedna prawie naturalnej wielkości. Zostaję sam z tymi figurami. Pierwsza z nich to Matka Boska w niebieskim, spływającym po głowie i ramionach stroju. Druga to Maria Magdalena. Jest dużo mniejsza od Matki Boskiej. I chyba w sumie słusznie. Jestem strasznie zmęczony. Moje postrzeganie się zawęża. Rozkładam czerwony śpiwór na tym łóżku. Gaszę światło, podchodzę, świecąc latarką, do łóżka. W mozaice cieni dwie figury stoją tuż obok mnie. Zamykam zamek błyskawiczny śpiwora. Odlatuję. Nie wiem dokąd. Bo nie ma w tym momencie już żadnej wiedzy.